Hej, 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 siema wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Free to Play, moi drodzy. Mamy dwa boostery po streamie, na którym graliśmy arenki. Jej, mamy dwa boostery, mam zamiar je otworzyć. Booster podstawowy i booster TGT, zacznijmy może od TGT, bo czemu by nie. Pytałem się was, czy chcielibyście, żebym robił Free to Play na streamach. Duża część osób stwierdziła, że nie, zdecydowanie nie chcemy, chcemy mieć to wszystko udokumentowane na YouTubie. Więc okej, będzie wszystko udokumentowane na YouTubie. Nie będziemy robić ze streamów, znaczy, że zrobię taki zapas materiałów, że się zestrem. I wy będziecie mieli tego dość. Tak będzie. Niestety trafiły nam się słabsze boostery. Stety, niestety. Nic ciekawego dla nas. Więc pora spylić, pora uzbierać proszek. Tak jest mój plan. No Doomhammera może starszy, ale pytanie, czy chcę Doomhammera? To jest w sumie dobre pytanie. Czy chcę Doomhammera? Jeżeli mi się strzelam z proszkiem. Zobaczymy. Wiem, że Doomhammer jest zajebisty, ale jeszcze bym się wstrzymał. Fajne karty w ogóle pylimy. Tak by the way. Nie uważacie? A myślę, że Sergeant byłby spoko naszego deku, ale brakuje miejsca. Nasz deck nie jest aż tak agresywny. No dobra. No, a 5 proszków zabrakło do Doomhammera. O ironia. Dobra, pora rozpocząć normalne gry, moi drodzy. Pora rozpocząć normalne gry. Skować dupską. Mam 12 rangę, jeszcze jedna wygrana i mamy 11 rangę. I lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Świeżnie by było wybić free to play szamanem legendy. Nie wiem, czy mi się uda, jak już mówiłem od samego początku, ale spróbujemy. Fajnie by było. Bo szaman kompletnie nie jest w mecie od dłuższego czasu. A tak to konto, które jest free to play? To by było dość zabawne. To by było dość zabawne. To by był idealny dowód, że nie potrzeba długiego okresu grania, jeśli chodzi o posiadane karty. W miesiąc, że można w miesiąc wbić legendę. Jest jeszcze deckiem spoza mety. Byłoby fajnie. Uda się? Nie mam pojęcia. Na razie jest prosto, ale wiadomo, to jest dopiero 11 ranga. Schody się będą zaczynać od 5 rangi, kiedy będą grać sami dobrzy gracze. I tam będzie problem faktyczny. Dobra, dość pieprzenie. Troll versus Jaina. You asked for it. For Doomhammer. You asked for it. Sephiral Spirit chyba nie. Ustawię Hades Golema, to może być ciekawe. Bloodlust, no Bloodlust nam się teraz definitywnie nie przyda. Jak to zrobić? O, panie. Pytałem się, mam odpowiedź. Jej, idealny pik. O mój Boże, to jest tak idealny pik. Czy to jest Freeze Mage? Znowu. Czy to jest Freeze Mage? Czemu my tak dużo Freeze Mage'ów spotykamy? Zauważcie, ilu Freeze Mage'ów spotkaliśmy, to jest nie do pomyślenia. To faktycznie może być Freeze Mage. W takim przypadku trzeba spuścić jak największy pierdol. Nie uważacie? Jeżeli to jest Mirror Entity... O mój Boże! To nie jest Freeze Mage! O. To nie jest Freeze Mage, to jest Tempo Mage, niesamowicie słabym early game'em. Właśnie postawiłem specjalnie tą kartę po to, żeby skontrolować w razie gdyby coś, ale... Wow. Nawet mi nie jest przykro. Zrobię coś takiego. Gdzie poleci nóż? Tutaj. Panie! Co się tutaj odpierdziela? Co to za gra? Psz, psz. To było szybkie. Ale on miał kiepski start, tak serio. What the fuck?
No cóż, 11 ranga, 2 gwiazdeczki, dalej win streak. Nie powiem nie! Takie gry szybkie to ja mogę wygrywać, zwłaszcza na win streaku. Win streak dał nam... Tak, daje nam 2 gwiazdki zamiast jednej. To jest coś. Od 10 rangi bodajże potrzebujemy chyba 5 gwiazdek, żeby wygrać. Przejść do następnych rang, no mniejsza. A, ciekawi mnie, ile dobijemy w tym odcinku. Ile ten się win streak utrzyma, byłoby zajebiście, gdyby jak najdłużej. Tak by się cieszyło grę. Demoniak. To tym golem zostawimy sobie oczywiście. Lightning Storm kusi, ale... Kusi, ale nie. Okej. Druga tura to ten golem. Trzecia tura, to w sumie nie wiem, czy chcę ten golem rzucać w drugiej turze. Harvest Golem jest takim, przepraszam bardzo, dobrym pikiem. A zawsze można było zrobić tak, rozwalić cokolwiek on wystawił, Rockbiter Weapon. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Okej, i w tym przypadku wiemy, jaką on ma kolejną kartę, wiemy, że mu jej nie damy. Hopa! W sumie powinienem tego dziada postawić tutaj. Ale dobra. W ten sposób mamy Overload 1, ale mamy kartę zatrzymane, więc easy. Master for Battle, to byłem pewien tego, że podejdzie. Teraz pytanie, czy chcę zaryzykować heal totemem, który by nam dał niesamowite value? Czy nie? Myślę, że chyba nie. Chociaż on nie zużył monetki, co nie? On nie zużył monetki, musimy się tego gówna pozbyć. Heal totem da nam dużo, taunt totem również da nam dużo, więc właściwie mamy 50% szans, że będzie zajebiście. Zrobię to. Postawię na te 50% szans. O mój Boże, heal totem, fuck jest. Fuck jest heal totem. Oh yes, oh yes, oh yes! Yes! Good, good, very good. Wytrzymaliśmy cały stół, nie obrywaliśmy kompletnie w ogóle. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest zajebiście. Że zajebiście było, gdyby ten typek stał tutaj. Zjebałem pozycjonowanie, ale trudno. Trudno się mówi, że idzie dalej. Wciąż jest dobrze. Możemy na samym turze zrobić, nie wiem, Rockbiter Weapon, totem, golem. Golem wstawimy tutaj, wstawimy totem, Flamestone totem, powinno być ok. The quality, ok. Troszkę desperacja, nie uważacie? Wow! A to jest faktycznie desperacja. A to tak w chuj. To jest straszna desperacja w tym przypadku. Czy chcę zadać dużo obrażeń? W sumie zróbmy tak. Bo jeżeli będzie chciał szczyścić te minionki, które mają jedno życie, oberwie za dużo. Więc zróbmy tak. Na samym turze możemy wstawić w flamie Fairy Elementala, bądź Bloodlust i go dobić. Konsekracja mnie zawoli. Chyba ma. Niestety. Szkoda. To jest bolesne, ale zużył, moi drodzy. Zużył zmniejszenie ataku o 1 do 1. Więc jest duża szansa, że walniemy tym Fire Elementalem w twarz. Wykorzystajmy tą sytuację. Jakbym miał 7 manem, bym wstawił Shreddera i Golem z oczywistych powodów, jakim jest Bloodlust, ale. Ale jest okej. Okay. Mogę zrobić to w następnej turze. I przeciwnik naprawdę będzie mieć duże problemy, żeby, nie wiem, to wyminąć. Belcher by mu dużo dał. Nie będę ukrywać. Do Tyriona troszeczkę mu brakuje. Belcher. Life is life, na. Wystawmy spory z Detraflem.
bo możemy. Można go dobić teoretycznie, ale z drugiej strony musi zużyć broń. Jeżeli ma kolejną konsekrację, to auć. Duże auć. Proszę nie mi. Equality. Auć. Przecież mam detrapę, co nie? Jeżeli zużyje broń, się zrani. Shit. 6 obrażeń. 6 obrażeń. 6 plus 6 to jest 12. Healbot boli. Hex. No to mnie nie zadowala. Wie co? YOLO? It's something. Zdanie to, że zdajemy 7 obrażeń plus 9, 16. Jesteśmy w stanie go zabić w następnej turze. Nie jesteśmy, ale od tego mamy Hex. Podejrzewam Tyriona w tym momencie. Kolejny detrafl. Bo bladlat. Raczej to wygraliśmy. Nie wybronisz się nawet przed Belcherem. Znaczy, używając Belchera. Łoskaj golem. Proszę cię. A, okej. Okay. Spoko, rozumiem. Doceniam. Nie rozwalaj mi miniona, nie rozwalaj mi miniona. Nie rozwalaj mi go. Son of a bitch. I tak wygrałem. Chyba, tak? Nie, nie wiem. O ile nie wyleci taunt. Równo! Zajebiście! Wbiliśmy kolejne 2 gwiazdeczki! To była całkiem wymagająca gra, nie powiem. Była bardzo fajna. Wyratował nas Hex. Centralnie wyratował nas Hex. Coraz bardziej się zastanawiam, czy chcemy mieć 2 w deku. To jest naprawdę silna karta. To jest naprawdę silna karta, moi drodzy. Ja wygrałem już 2 gry, co nie? Nie zmieniłem tego wyniku wcześniej. Troll vs. Uther? Okej. Okay. Zostawię Flamekong Totem, czuję, że może się przydać. Zwłaszcza przeciwko... O mój Boże, 2 razy? Posrało was. Dobra, teraz proszę jeszcze Haunted Creepera i będę w domu. O Boże, to jest Secret Paladin. Haunted Creeper byłby naprawdę silny w tym przypadku. Szczerze, chcę zrobić... Przecież koniemu warto zrobić tempo, ale... Czy chciałbym wystawić totem, monetka i flame totem? Potem? Jeżeli wygramy early game, to wygraliśmy wszystko właściwie. Wystawić jego nie byłoby zbyt dobrym pomysłem, tak myślę. Ale... Jest strasznie ryzykowne to, co robię. Ale to prawdopodobnie jest Avenge. No i to jest bolesne. To jest bolesne, ponieważ jest w stanie mi wyczyścić wszystko. Chyba żebym... To nie jest dobry pomysł. Zrobimy coś takiego. Jest Avenge. Użyjemy na sobie broni. I dobijemy.
W tym przypadku może zużyć miniona i broń, żeby zabić mi Flametongue Totem. Okej, okay, może, jest w stanie. Ale zginą mu wszystkie miniony. Znaczy, jeden minion, który ma na polu gry. Wtedy będziemy mogli... O, Equality. Okej. Okay. Znaczy, no, spoko, no. Pozbył mi się bardzo silnych broni. Minionów. Ale przynajmniej nie ma takiego tempa, jakiego mógłbym mieć. Znowu YOLO? A niech będzie. A niech stracę. Pał, tutaj. Ah! Życie. Nie ów mi, że masz Master for Battle. Kolejne. Nawet nie zużyłeś broni! W twarz. Nie jest źle. Znaczy przeżył nam on. O mój Boże! Coraz bliżej święta. Hej! Nie będziemy mogli zagrać tego przymierzka niestety na samej turze, ani Ażurdrake, ani nic. Ale mamy dwa totemy. Może jakoś się utrzymamy. Red alert. Sekret. Więcej sekretów. Chyba jesteśmy w dość bezpiecznej sytuacji, moi drodzy. Tak myślę. Flametongue totemów już nie mamy. Feral Spirit. Zanim tu, że będziemy mogli zagrać, co będzie kosztować. Dobra, jebać. Mam inny place. Job's done. O ile nie będzie miał dopaku do tego przyjemniaczka, powinno być okej. Zbiję Divine Shield, zabiję mi jednego, przez drugiego się nie przebiję. Okej, teraz możemy mieć pewność, że jest choinka. Więc trzeba się pozbyć tych minionów jak najlepiej. Tylko problem jest taki, że nie ma jak. I to jest problem. Tak. Ogólnie zbijemy mu Demon Shield. Fuck. Pierwszy atak będzie 2 na 1, co nie? I on się wskrzesi. I jeszcze pójdzie Avenge. O mój Boże! Ta pieprzona choinka. Więc oni wszyscy jeszcze zostaną plus 1 plus 1. Więc zbijmy mu Divine Shield. Bo on tak czy siak będzie mieć... Dobra, zbijmy mu Divine Shield. Myślę, że Divine Shield będzie bardziej bolesny. Ta choinka jest tak bolesna, że ja pierdzielę. I przed tym ciężko się wychronić. Już wiem, czemu ten Secret Paladin jest tak przejebany. Bo jeżeli potrzepi jednego typa, to jest reakcja typowa nagle. Którą ciężko powstrzymać. O mój Boże, jeszcze Tyrion. Dobra, tego nie wygramy. Secret Paladin jest zbyt OP. GG. Wow. No nie powiem, nie jestem zadowolony z takiego rozwoju wypadku, wydarzeń. Straciliśmy streaka. Trzeba będzie powtórzyć. Damy radę, nie przejmujcie się. Damy radę. Raz się wygrywa, się nie wygrywa. Boli mnie to, że te sekret paladyny mogą być szczególnym problemem w późniejszym etapie gry, gdzie będzie ich bardzo, bardzo dużo. Nie musi być ten sam koleś. Nie, ale pewnie też sekret paladyn. Skoro są aż tak silne. Dobra, lecim na Szczecin. Knife Juggler, Flametongue Totem, niezbyt dobrze. Gdybyśmy mieli monetkę, to może jeszcze. Hunted Creeper, gdybyśmy mieli monetkę, to było tak dobre. Albo gdybyśmy mieli Totem Golem. No cóż. Wciąż Hunted Creeper jest silny.
Wciąż. Wiecie co to jest YOLO? Ale jebać to. No jak musimy mu zbić Demon Shield? Raz. I dwa. Fuck yes! Co, konsekracja? Nie, Peacekeeper. Nie ma żadnego problemu, przyjacielu. Najmniejszego. Ten atak do mnie wróci. Hej, catch! Piu! I to jest start, który lubię w tym deku. Hej! Oh yeah! Okej, no. Niestety nam nie pożyło zbyt długo. Rip in peace. Czy chcę wystawić Azure Drake'a? Nie, chcę wystawić ciebie. Jeżeli ma konsekrację, powtarzam, będzie bardzo bolało. O mój Boże, on ma konsekrację. No niestety. Dobra, robimy YOLO. Mamy Crackle, mamy Azure Drake'i. Let's do this. Ale nie będę teraz strzelać Crackle'em po wystawieniu Azure Drake'a. Wystawimy Totem i Azure Drake'a. Żeby jak najbardziej ustawić stół. Bo mogę. Jeżeli przeżyje nam Azure Drake, bo raczej się przeciwnik skupi na nim, to będziemy mieli dwa razy spell damage. Więc Crackle będzie bić przynajmniej 5. Follow the rules. How about fuck you? Or something? Rockbiter? To będzie dobre na dopałkę. Nie wiem, mogłem teraz użyć, ale myślę, że... to ten golem będzie lepszy. Ogólnie w następnym turze mamy 7 many również, więc możemy zrobić Crackle i Drake, bo nie, w sumie to nie będzie opłacalne. Crackle i Weapon, jeżeli będziemy w stanie go dobić. Dzięki temu. On mi jest w stanie zabić Drake'a, bądź totem golem, raczej Drake'a. Ewentualnie, żeby dobrać kartę, zrobi tak. A Teriona jeszcze nie ma many. Jest duża szansa, że go zabiłem na samej turze, chyba że wystawi kartę. Znaczy, chyba że się podleczy. Miał monetkę, czyli nie ma Teriona. Reporting for duty. Okej. Okay. Dałoby się ołę. Ile my jesteśmy w stanie zadać obrażeń? 7. 7 obrażeń. 13 obrażeń. Niewystarczająco dużo. Nie będziemy mieli lepszego momentu, żeby użyć Crackle. Jesteśmy w stanie zadać teraz 7 obrażeń. 12 obrażeń. Czy chcę tak ryzykować? Ej, jebać to. Za minimum! Oberwał za minimum! Fuck! To jest problem. To jest duży problem. O mój Boże. Dobra, robię smork. Zakładam, że nie ma Tyriona. Był użył go w tamtej turze, skoro miał monetkę. Zapomniałem, że mam monetkę w ogóle. No, niewiele to zmieniło. Steel jednak. Jeżeli przeżyje mi chociaż jeden typek, to wygraliśmy. Ale chwila. Tak. Technicznie mam przejebane. Zrobiłem za bardzo YOLO. Zrobiłem za duże YOLO. Tatingo! Yeah. Job
How about this? Może się przebić, bez problemu. Oj, poszedł Tyrion. Więc nawet jeżeli podejdzie nam Hex, będzie mieć taunta, a to jest bolesny. No. Chyba zrobił chujową teraz wymianę. Nie, bije mnie w twarz. Więc jeżeli podejdzie nam Hex... Bloodlust, gdyby było wcześniej. Nie wyszło, chciałem zrobić YOLO, niestety nie opłaciło się. Tak się kończy smorkowanie. Fail. Nie, to było głupie z mojej strony. Ale mnie pokusiło. Tyle spell damage'a kusi czasami. Dammit. Dobra, trudno. Za bardzo zgrudziłem, powinienem pójść wymianę. Chyba, biorąc pod uwagę, że jest tyle tych paladynów, jeżeli będzie paladyn, biorę dwa heksy. Okej. Okay. Myślę naprawdę, czy nie będzie tak dwóch heksów. Bo jednak nie mamy co zrobić przeciwko Tyrionowi w innej sytuacji. Druga tura... Nie, druga tura... Monetka, druga tura... Wymienimy, zobaczymy co nam podejdzie. To jest dużo lepsze. Więc... Monetka, druga tura... O, zdecydowanie w tym przypadku. Argent Squire'kę? Okej. Okay. Czy podejrzewam jak to działa? Zaraz wyrzuci tą broń za dwie many, która daje jej plus 2 ataku. Rozumiem to combo. Wciąż. Okej. Okay. I wali mnie wszystkim w twarz, bo rozwalić pajączków mi się nie opłaca. Dokładnie. My w tym momencie wystawimy Knife Jugglera. I ona go dobije, ale pomijając to, pajączki zabiją ją. Zabiją ją, powiedziałem. Dokładnie. Właściwie nożyki. Wystawimy tego dziada w trzeciej turze, bo możemy. Serio. To jest Face Hunter. Oczywiście wymienić się wymieni. O, w dobrej kolejności zrobił. Już myślałem, że nie zrobił. Znaczy wciąż jest okej, okay, moi drodzy. Wciąż jest okej, okay, mamy takie proste zmiany. Mamy Harvest Golema. A on praktycznie już nie ma kart. Oczywiście każda karta to będzie charge, albo coś co nam zada obrażenie. Wciąż jednak. Siemano. Nie. Potrzebuję Feral Spiritu. Zrobię coś takiego. Wiem, że nie będę mieć na Fire Elementala, wciąż jednak będę mieć na dwa razy Flake Punk Totem. Mam miniony. Wątpię, żeby się wymienił. Znaczy, w tym przypadku się wymieni oczywiście, ale... O mój Boże! What the cancer! I tak to zrobimy tak. Nie za bardzo chcę się tak wymieniać. Mogę po prostu pójść w twarz. Żeby zaudamage'ować go. To będzie lepsze? I wonder. Zróbmy tak. Poławmy się w outdamage. Myślę, że to będzie lepsze. Fire mentale na wrzenie dobijemy. Jedno obrażenie w przypadku takiego facehuntera jest bardzo istotne, ale... O, panie. Co jest bardzo dobra sytuacja dla nas, jeżeli inaczej, podliczmy obrażenia. 5, 7... Z tym możemy zrobić... 11.
Albo inaczej. There is a lot at stake here. O mój Boże, zjebałem. Dobra, nieważne. Zjebałem, źle obliczyłem swoją manę. Fuck. Bardzo zjebałem. Powinienem... Pojebało mi się. Nie ufnie, że mnie dobijesz. Prawdopodobnie przez to przegrałem grę. Owl, o mój Boże. Dziewięć, dwanaście, GG. Prawie przejebałem grę. Chodziło mi o to, że chciałem użyć totemu, specjalu, żeby mieć 5% szans na tą totem. Ale źle obliczyłem manę, tak z dupy. I zabrakło mi jednej. A, w sumie minęło 30 minut. Tak czy siak, to jest smutne, że taki deck ledwo nas rozwalił, co nie? To jest smutne, że taki deck, który po prostu... To jest po prostu była... Kwintesencja raka. Ja spotykam różnych facehunterów, ale to była kwintesencja. O mój Boże. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Do kolejnego odcinka, 11 ranga, 3 gwiazdeczki. Pniemy się cały czas w górę. Fejle są, ale... Okej. Okay. Do następnego odcinka, pa pa.